Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kanale Makeup After 40. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was troszeczkę zmieniona, mam zmieniony kolor włosów. Poszłyśmy z moją panią fryzjerką trochę w chłodniejsze tony. Ja tak od jakiegoś czasu troszeczkę poszukuję, dlatego że chciałabym zejść totalnie z blondu, zejść totalnie z rozjaśniania, dlatego że tak naprawdę co bym nie robiła, po rozjaśnianiu włosy wysychają. I choćbym siedziała z olejem na głowie przez 2 godziny dziennie, to i tak one będą suche po prostu od tego rozjaśniacza, więc chciałabym móc zejść z tego takiego mocnego blondu. Na razie szukam swojego odcienia. Tutaj w tym momencie zawierzyłam troszeczkę mojej pani fryzjerce, która powiedziała, że spróbuję dobrać mi coś takiego, żeby było mi dobrze. Ja póki co nie mogę się przyzwyczaić, to jest dla mnie troszeczkę duża zmiana. Aczkolwiek jako młoda dziewczyna właśnie miałam taki kolor włosów. Ja zawsze byłam taką chłodną szatynką, no ale to było kiedyś. Przez ostatnich bodajże 5 lat na głowie nosiłam blond, więc to jest taka troszeczkę spora zmiana dla mnie. No ale zobaczymy, może się przyzwyczaję. Jestem też ciekawa Waszej opinii, także napiszcie mi w komentarzach, czy wolicie mnie w blondzie, czy może zostać w tym odcieniu. Zobaczymy, ja też muszę się do niego przyzwyczaić, także to pewnie mi chwilę zajmie. Kochani, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Size Up od Sephory. Size Up to jest najnowszy tusz Sephory. Słuchajcie, ja go kupiłam tak naprawdę w sobotę wieczorem. Miałam poczekać do dzisiejszego odcinka i pomalować się pierwszy raz nim z Wami, ale nie wytrzymałam. Musicie mi wybaczyć. Ja jestem posiadaczką naprawdę kiepskich rzęs. Mimo że specjaliści oceniają, że te rzęsy nie są takie złe, po prostu są krótkie, no ale tak i czy inaczej, ja jakby bez podkreślenia rzęs wydaje mi się, że te moje oczy są po prostu łyse. Mam jeszcze do Was jedną prośbę. Nie patrzcie na mój dzisiejszy makijaż oczu, bo to jest po prostu makabra. Nie wiem, co Wy widzicie z tej drugiej strony. Ja w takich kolorach się nienawidzę. Słuchajcie, dzisiaj po prostu próbowałam się pomalować tymi trzema cieniami z paletki od Yoko. To są tak naprawdę 3 odcienie podbite szarością, bo zarówno ten jasny, jak ten środkowy, jak i ciemny, to są wszystko takie, wiecie, szare odcienie. Ten ostatni bym powiedziała, że jest leciusieńko podbity fioletem. U mnie na moich oczach wyglądają te kolory źle. No ale cóż, chciałam, zobaczyłam, spróbowałam, wiem, że to nie dla mnie. Nie wiem, co Wy tam widzicie po drugiej stronie, w każdym razie ja w lusterku nie widzę nic fajnego. No dobrze, ale zanim powiem Wam, co ja sądzę o tej maskarze i czy mi się sprawdziła na moich pięknych rzęskach, to najpierw Wam powiem, co jest napisane w internecie o tej maskarze. Maskara do rzęs od Sephora Collection Size Up. To jest maskara, która zapewnia natychmiastową objętość w połączeniu z efektem wydłużenia, podkreślenia rzęs, a wszystko to już za jednym pociągnięciem. Do jakiego rodzaju makijażu? Od codziennego do wieczorowego. Objętość Twoich rzęs nigdy nie była tak ogromna. Size Up. Size Up daje efekt sztucznych rzęs plus 180% objętości po kilku pociągnięciach maskarą. Możesz łatwo budować objętość rzęs dzięki specjalnej formule. Przejdź z rozmiaru L do XXL w kilka sekund. Co jeszcze piszą w internecie? Maskara ta jest wegańska, ma długotrwałą formułę wzbogaconą o mikrokulki w połączeniu ze szczoteczką w kształcie klepsydry, co zapewnia natychmiastowy efekt objętości. Po środku szczoteczka ma krótkie włosie, które pozwala na intensywne pokrycie rzęs w celu uzyskania ekstremalnej i wyjątkowej czarnej objętości. Tyle w internecie. Okej, ja teraz Wam pokażę, przyszłam troszeczkę do Was bliżej, pokażę Wam, jak wygląda szczoteczka i ile produktu zostaje na szczotce po wyjęciu szczoteczki z opakowania. Słuchajcie, dosyć dużo produktu zostaje na szczotce, dosyć nierównomiernie jest ten produkt rozłożony, ale
Da się nim malować. Zaraz Wam pokażę, jak to u mnie wygląda na rzęsach. Pomalujemy się razem. Boże, jak ja nie cierpię swoich włosów po fryzjerze, to jest historia, po prostu mam zawsze ułożone nie tak, jak bym chciała. Dobrze, słuchajcie, to ja robię pierwsze pociągnięcie. No i rzeczywiście efekt jest, prawda? Efekt jest. Natomiast jedynym jakby mankamentem tego tuszu, co da się zauważyć, jest to, że na szczoteczce w tej chwili nawet udało mi się dosyć mało, że tak powiem, produktu zostało na szczotce, ale zobaczcie, on się troszeczkę nierównomiernie jakby rozkłada i czasami jest problem, że po prostu go za dużo, troszeczkę tego produktu za dużo jest na szczotce i nie bardzo wiadomo, jak z tym pracować. Natomiast rzeczywiście efekt takich sztucznych rzęs, bardzo czarnych, bardzo pogrubionych jest. Jeszcze co jest ważne, to to, że ten tusz w ogóle się nie odbija na górnej powiece. Mało tego, to nie jest taki tusz, który tak normalnie się zmywa. On przy zmywaniu zauważycie, że on ma takie grudki, tak jakby ta maskara zastygała i później takimi płatkami, grudkami schodziła przy demakijażu. Także widać, że po prostu po nałożeniu na rzęsy ta maskara zastyga, dlatego też się nie odbija na górnej powiece. Ale nie jest to maskara, którą łatwo zmyć, to już od razu mówię. Zobaczcie sobie teraz, porównajcie oko pomalowane i oko łyse. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że ta szczoteczka jest dosyć dużą szczoteczką i jak ktoś ma krótkie rzęsy, naprawdę no, trzeba troszeczkę pokombinować, żeby dobrze nałożyć produkt. Po prostu praca tą szczoteczką przy krótkich rzęsach wcale nie jest taka łatwa. Natomiast efekt końcowy jest no, całkiem fajny, więc czasami się warto trochę pomęczyć. I słuchajcie, przy dokładaniu produktu też jest różnica taka, że po prostu one stają się coraz grubsze. I rzeczywiście ten efekt jest mocno, mocno fajny i mocno widoczny. Dobra, skończone. Mam nadzieję, że widzicie efekt tak jak i ja. Słuchajcie, ja tak właściwie teraz zastanowiłam, jak oni obliczają te procenty. W internecie jest napisane, że plus 180% objętości po kilku pociągnięciach maskarą. Jestem ciekawa, jak oni to obliczają. Wy w ogóle macie świadomość tego? No, jestem mega ciekawa. Jakby ktoś wiedział, jak to się robi, to bardzo proszę, dajcie znać w komentarzach. Dobrze, kochani, czas na podsumowanie, bo to miał być taki króciusieńki filmik, króciusieńki odcinek tylko o tym jednym produkcie. Chciałam Wam po prostu dać znać, że też go mam, że też mi się fajnie sprawdza. Co prawda jest to dopiero czwarty dzień mojego używania tego tuszu, natomiast tak sobie pomyślałam, że za jakiś tydzień albo dwa zrobię update i w opisie filmu zrobię taką aktualizację. Czy rzeczywiście tak fajnie mi się nim pracuje, czy nie wiem, czy się nie skawala, czy się nie wysusza, czy się nie osypuje z oczu, bo tak naprawdę 4 dni to jest za mało na testy. Więc taki update'ik ode mnie, możecie się takiego update'iku spodziewać. Na dzień dzisiejszy, jeśli bym zgubiła tę maskarę, czy nie wiem, cokolwiek by się z nią stało, natychmiast poszłabym do Sephory po nową. No ale to jest na dzień dzisiejszy. A co będzie za tydzień, za dwa, zobaczycie w opisie filmu. No cóż, jeśli Wam się podobało, oczywiście proszę o subskrypcję, łapki w górę. Zapraszam też na kanał Makeup After 40, na mojego Instagrama. Miłego dzionka i trzymajcie się.